Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Torsty52 i witam was w piątym odcinku Czarnego Serca, czyli Gothic 2. Modyfikacja oczywiście. Witam się z wami przy Magritte, hey, ponieważ odkryłam, co mogę tutaj jeszcze zrobić. Ogólnie chcę wam powiedzieć, że udało mi się znaleźć miecz lepszy, bez kupowania go, bo ogólnie on kosztuje 500 sztuk złota, z tego co pamiętam. Także udało mi się zdobyć. Posprzedawałam troszeczkę syfu, znalazłam też eliksir zręczności. Na razie go nie piję. Udało mi się okraść tego kowala, dostałam z niego 55 sztuk złota. Pozwiedzałam troszeczkę wyspę, się upewnić, czy na pewno niczego nie przeoczyłam. I moi drodzy, zauważyłam, że właśnie Magritte ma węgiel w swoim ekwipunku. Nie chcę o tym słuchać. I ja bardzo ten węgiel chciałabym zagarnąć. Potrzebujemy 4 kawałków węgla. Czyli mamy jeden kawałek. 2, 3, 4. Jak widzicie, jeden kosztuje tylko 15. Okej, moi drodzy. Już wróciłam, musiałam sobie ustawić mikrofon lepiej. Tak, potrzebujemy ognistego ziela na przykład. Lecimy do miejsca rytuału, czyli do miejsca, gdzie przebywa nasz kochany Agwas. I teraz tak, co do rzeczy, które powinienem załatwić. Tak, mój synu, powiedz, co zdołałeś zebrać. Mamy 4 grudy węgla. Tutaj masz 4 grudy węgla, które chciałeś, mistrzu Agwasie. Bardzo dobrze, wreszcie mogę umieścić zakręcia ochronne na twojej zbroi, jak i twojego brata. Właśnie. Zrobione, masz tu z powrotem pancerz, mój synu. Wielkie dzięki, mistrzu. Proszę, bądź tak miły i daj pancerz również swojemu bratu. Robi się. To była ostatnia pozycja na liście. Faktycznie, wykonałeś kawał dobrej roboty, mój synu. Pozwól, że dam ci jeszcze trochę złota za twoją pracę. Dziękuję, mistrzu Agwasie. Super. Także teraz możemy na spokojnie sobie wrócić za chwilę pójdziemy dać Ganowi pancerz i spróbujemy przekonać kowala, aby nam pancerz ulepszył. Teraz on prawdopodobnie będzie chciał już to zrobić. Także na spokojnie. Właśnie udało mi się tutaj wszystko ogarnąć. Przy okazji również okradłam ludzi w mieście. Okradłam dom tego dom Magritte i tej jej męża. Plus udało mi się troszeczkę w tej komnacie, gdzie śpią strażnicy, troszeczkę pokraść. Znalazłam też jedne gobliny jagody po drodze, a chyba nawet dwa. Bo tutaj gdzieś jeden i jeden w środku. Tutaj tej wioski małej. I tak, Gan, cześć. Tak nie może dalej być. Mistrz Agwas dał mi ten pancerz dla ciebie. Ach, dziękuję ci, wreszcie mam z powrotem mój pancerz. To przecież oczywiste. Tak, Gan mi się zbagował, on aktualnie jest tutaj, mimo że tutaj trochę nie powinien być. Ale tak, my tak czy siak idziemy tutaj. Myślałam, żeby sobie dać jeszcze plus 10 do broni, a niekoniecznie w zręczność, bo raczej z łukiem sobie nie poradzimy. Dobra, cześć Paul. Ucz mnie. Tak, tak, tak. Jednoręczniaka sobie pakujemy dalej. Plus 5 i plus 5. Dlatego, że ogólnie nie jestem pewna, czy uda mi się zdobyć... ten rapier. Byłabym bardzo zadowolona. Właśnie, gdzie ja idę? Przecież to tutaj jest. Myślę, że mi się to niestety nie uda, ale będę próbowała. Chociaż bardzo w to wątpię. Teraz przynajmniej będziemy mieli lepszą zbroję i miecz. Także Olaf, ulepsz moją zbroję. Żaden problem, przynajmniej jeśli masz złoto. Co mam do twojej zbroi? I teraz możemy tak. Magiczny pył z rudy. Musimy za to wszystko zapłacić, ale zastanawiam się, czy nie ulepszyć tego wszystkiego. Na pewno będę chciała to. Wymontuj płytki żelaza. Poczekaj chwilę. No gotowe, masz swoją zbroję z powrotem. Teraz powinieneś lepiej się chronić przed walką wręcz. To na pewno. Ochrona przed magią. Pokryj moją zbroję warstwą magicznej rudy. Poczekaj chwilę. No gotowe, masz swoją zbroję z powrotem. I damy sobie jeszcze maksymalne życie. Wmontuj magiczny kamień życia w moją zbroję. Poczekaj chwilę. No gotowe, masz swoją zbroję z powrotem. Teraz powinieneś czuć się bardziej komfortowo w swojej zbroi. To jest maksimum. Ulepsz moją zbroję. Przykro mi, ale poprawiłem twoją zbroję najlepiej jak potrafię. Nie mogę nic więcej z tym zrobić. Dokładnie. Straciliśmy sporo sztuk złota.
Ale przynajmniej nasza zbroja teraz zaczyna jakoś wyglądać. Na spokojnie możemy sprzedać teraz tą starą zbroję. Pierścień wodnego kręgu. Szczerze mówiąc, sprzedałabym ten pierścień, bo jest wiele wart. Najwyżej pójdziemy go później odkupić. Nie wiem za ile. No, za 1300. Ale coś wymodzimy, żeby troszeczkę nam się gotówka zwróciła. Myślę, czy nie sprzedać tych smoczych korzeni, albo po prostu ich nie zjeść. To jest chyba maksimum, jak możemy się przygotować chwilowo. Deficyt siarki. Gan powiedział, że chce mi towarzyszyć w drodze do kopalni. Dokładnie. A jeszcze zrobię sobie taki zapis kontrolny. Czy starczyłoby mi kasy na nową broń, gdybym sprzedała centralnie wszystko to, co mam z ekwipunku? Praktycznie wszystko. Kilofu na pewno nie sprzedam i strzał. Mikstur też nie. Miksturę zręczności będę chciała raczej wypić. Ale tak, sprzedajmy na przykład... niebieski bez cały. Wiecie, taką próbę chcę zrobić, ile będziemy mieli pieniędzy. Rapier kosztuje 2000, goblinie jagody raczej bym chciała zjeść wszystkie. Tutaj ziółka, korzenie. Jakiś potencjał to myślę, że ma. Smocze korzonki, no już mamy 1000, tylko że no, jak widzę, nadal braknie. Także na spokojnie możemy się wczytać. Nie uda nam się zdobyć tej broni, bo już to widać gołym okiem. Jeśli jeszcze pozwolicie, napiję kawy. I teraz tak, sprawdźmy sobie statystyki naszej zbroi teraz. No, jest teraz bardzo ładna. Przed magią 55 aż mamy obrony. Więc powinno być zdecydowanie prościej. W takim razie musimy teraz udać się... No to myślę, że możemy się przeteleportować tam w sumie. Najpierw do mistrza Aguasa. I teraz stąd pójdziemy sobie wiadomo gdzie. Ciekawi mnie też teraz, ile obrażeń na przykład będą... ile mam strzał? 26. Ile obrażeń będą mi zadawać na przykład zębacze, które tutaj spotkamy po drodze? Bo to jest też interesująca sprawa. Mamy troszeczkę lepszy miecz. Nie jakoś bardzo, ale troszeczkę. Miejmy nadzieję, że to coś pomoże. Niestety, ale Gan prawdopodobnie się gdzieś zgubił i nie spotkamy się z nim chwilowo. On właśnie stoi tam, gdzie nie powinien stać. Bo mi się lekko pobagował. Cześć, zębaczu. Jak bardzo dużo ci robię. Niedużo, ale ty mi robisz zdecydowanie mniej. Dobra, jestem w stanie spuścić ci całkiem niezłe manto. Z łuku wolałabym chyba nie strzelać do zębacza. Jakimś cudem tutaj już żadnego nie mamy. Z łuku teraz to wolałabym strzelać do pełzaczy po prostu. I teraz szósteczkę przez ścianę. Tylko prawdopodobnie, żeby wykonać ten przez ścianę, potrzebuję troszeczkę many sobie uzupełnić. Znowu muszę was przeprosić za świnkę morską, ale jak zwykle psuje mi życie. Czasami jej się to zdarza. No to co? Przez ścianę. Mamy to. I teraz spróbujemy sobie z łukiem radzić już. No niestety, ale ten pełzacz mnie dosyć solidnie oklepuje. Oklepał mnie dosyć solidnie, bo nie wiem, dlaczego nie mogłam go bić. Także się wyleczymy troszkę. Mięskiem i ziółkami. No dobra. Myślę, że możemy to wykopać. Nic nie zostało niestety. Dobra, muszę schować łuki jeszcze raz. No bez przesady.
No ze strzałami stoi gorzej niż ostatnio, także to już mi się nie podoba. Cześć, panie pełzacz. Nic tu nie ma. Dobra, ty miałeś co nieco przy sobie. Pełzacza wojownika myślę, że najpierw możemy sobie na spokojnie. O, szwaken. Dobra, ile mam strzał? 12. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. I teraz mamy Agwasa tutaj. Insert him. Dobra. Tu nie ma. Pora się zapisać i miejmy nadzieję, że sobie teraz już z nim poradzę, jak człowiek. Jeszcze troszeczkę mięska zjemy. Zawsze możemy jeszcze wypić ten eliksir zręczności już teraz. Zjeść te goblinie gody. Maksujemy się na sam koniec. No i również smocze korzonki. Zapiszę się na nowym slocie, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. No i idziemy. Odłóż broń! Widzisz? To nie było takie trudne. Okej, mam nadzieję, że będziesz się dusił w Królestwie Beliara. Wy jesteście jacyś dziwni, panowie. Ale my jeszcze... Milcz wyrządził już wystarczająco dużo szkód. To nierealne. Ach tak? Pokażę ci. Dobra, teraz miejmy nadzieję, że mi się uda jakoś z tobą. Dobra, teraz mi nie robisz faktycznie aż tak dużo. Jakby mi jeszcze kryt jakiś wszedł, to bym była bardzo zadowolona. Dobra, teraz damy radę, już to widzę. Super. Doświadczenie. No i tak jak była mowa, on właśnie zniknął. Co nam powie teraz dziennik? Dziennik mam pod N-ką. W kopalni nie przeżyła ani jedna osoba. Po upadku kopalni zostali najwyraźniej zaatakowani i zabici przez pełzacze. Tak, mieliśmy się nie dać szponowi oprzeć. Więc nie damy się. Niestety tylko jedna bryłka. O proszę, tutaj jeszcze jakiś łuk lepszy będzie dla nas prawdopodobnie. Zaraz sobie go założymy pewnie. Ależ oczywiście, że tak. Dobra, przydałaby się jakaś pochodnia, ale bez niej też sobie myślę, że damy radę. Przejdziemy się tutaj, popatrzymy w kątach, czy czegoś na pewno nie ma. Odup troszkę. Dobra, stąd ładnie całkiem bryłki wchodzą. Wow! Widzę, że bardzo solidna ta żyła była. Dobra, martwi kopacze. Kolejna bryłka. Nic nie zostało. Tutaj też niczego mamy. Tu okej. Okay. Stąd kopałam? Nie wydaje mi się. Niestety. Ale nic tutaj nie znalazłam. Niczego tu nie znajdę. Ciekawe, jak się stąd wydostaniemy, bo to jest dopiero ciekawa sprawa, moim zdaniem. Okej. Okay. Ile mamy teraz bryłek siarki? 18. No to jesteśmy na bardzo dobrej drodze, moim zdaniem.
Jeszcze jedna by się przydała. Super. Teraz ładnie wpadają bryłki. No i stąd chyba już kopałam. No i tutaj na środku nie są same plądrować. Pełzacze. I co nam teraz mówi? Deficyt siarki. Zebrałem wystarczającą ilość siarki. Powinienem udać się do mistrza Agwasa najszybciej jak to możliwe. Tak, czyli on jest w miejscu rytuału. Miejmy tylko nadzieję, że ja będę w stanie się przeteleportować gdziekolwiek. Pod warunkiem, że będę miała dostateczną ilość many. No, jeszcze raz. No i dobra. Z jakiegoś powodu runa wydaje się nie działać. Myślę, że teraz powinniśmy wrócić tutaj. I znowu się przez ścianę przeteleportować. Tylko, że mi to zeżarło manę. Dobra, przez ścianę wrócę normalnie. Jestem po drugiej stronie, jak najbardziej. No i teraz się powinniśmy wyleczyć. No i teraz do miejsca rytuału. Okej. To jeszcze raz. Wczytam się, żeby nie marnować tyle, wiecie, ziółek. Skoro to nie działa tak, jak powinno. Przez ścianę najpierw. Tu zrobimy zapis. No i sprawdzimy, co jest po tej stronie. Czy coś się tu zmieniło? Raczej nie. No i teraz powinniśmy do niego wrócić, tylko oczywiście muszę znowu sobie many dodać. Dobra, no i teraz do miejsca rytuału. Dobra, widzę, że nadal ta runa nie działa. Coś dziwnego się tutaj dzieje, no ale dobra, w takim razie zejdziemy niżej. Mam nadzieję, że nic złego na mnie tutaj nie czeka na dole. Że się coś dziwnego tutaj nie wydarzyło. Prawdopodobnie powinnam udać się do Gana, bo... Słyszę orka. Oh my godness! Mam cię z orkami lać? O matko. O Boże, rzucili się na mnie. Ale nie mają broni. Trochę to dziwne. Jezus Maria, co tu się wydarzyło? Mordę, co tu się dzieje w ogóle? Dobra, widzę, że gra mi ułatwia życie. Czemu ci orkowie mnie biją z piąstek? Nie wiem, ale wiem, że muszę zrobić w tył zwrot. Jezusie Mario! Co tu się dzieje? Ale oni mnie też klepią z tych piąstek. Jak ich jest nagle, wiecie, 5. No to przepraszam bardzo. Okej, tutaj się coś naprawdę, widzę, ciekawego wydarzyło. Pod naszą nieobecność. Może z łuku spróbujemy do orków tym razem, a nie z miecza. Z tego, co widzę, to się prędzej sami pozabijają. Nie wiedzą, widzę, co robić, ani trochę. Zdecydowanie lepiej w łuku nam to wychodzi.
pod warunkiem, że nie tańczą mi w kółko. Zaraz wygląda na to, że dostaniemy kolejny poziom, ale ja mam chyba... mam jedną strzałę właśnie. Dobra, już zbiorę w ten sposób. Oh my god, więcej. Noż to jest jakiś żart, przecież ja nie mam ammo tyle. Już tu kurczę mać wszyscy nie żyją. Martwy rycerz. Martwy żołnierz. Oh my godness. Ja się nie dziwię, że gra nam dała teraz... Martwy żołnierz. Co tu się dzieje, panowie? Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Oh my god. Po tobie, bydlaku! Chodź tu, już po tobie, bydlaku! I jeszcze jeden par... Dobra, muszę się wyleczyć. Hej. Mogę komuś o tym powiedzieć? Nareszcie jesteś, masz to, czego szukałeś? Ty żyjesz. Oczywiście, że żyję. Czekałam tutaj na ciebie zgodnie z ustaleniami, no więc masz to, czego szukałeś? Tak, mam już wystarczającą ilość siarki. Bardzo dobrze, mamy jeszcze jeden duży problem. Jakim problemem mowa? Więc Kajet, cała armia orków przywaliła się między nami, a zamkiem. Miałem szczęście, że jeszcze się tutaj nie pojawili. Jeszcze nigdy nie widziałam tyle przeklętych stworzeń z tak bliska, to się nazywa mieć wyczucie czasu. To nie ma z tym nic wspólnego, a Agos już mi powiedział, że wróg może wyczuć mnie, jak i serce. W pewien sposób ich przyciągam. Na i nosa, o cholera, co teraz zrobimy? Muszę szybko zanieść tę siarkę do mistrza Agwasa, jednak to nie oznacza, że działa więcej run, z wyjątkiem tej, która mnie tu przyniosła. Może ma to coś wspólnego z tymi orkami, myślę, że musimy udać się w dół, jeśli chcemy coś znaleźć. Czy nam się to podoba, czy nie, musimy, pewnie masz rację. Ale pozwól mi najpierw przyjrzeć się naszym wrogom. Dobra. Okej, no nie jest tak źle. Jezu, ty prawie nie żyjesz, człowieku. Nic się w związku z tym nie zmieni. Myślę, że będę w stanie cię okraść tak jeszcze ogólnie. Zostaw mnie w spokoju. Ty, Varro, poczekaj. Dzięki za mieszek. A czy ja mogę się przekimać, Thorsten? Ci cholerni orkowy, dobrze cię widzieć żywego. Mów co chcesz, byle szybko, nie mamy dużo czasu. Dlaczego jesteś tutaj, a nie z przodu? Nie jestem wojownikiem, wolę pilnować tyłu, więc pomogę żołnierzom, jeśli tutaj utrzyma porządek. Kilka strzał możesz mi zrobić. Konar, jedną. Trzy strzały. To przecież oczywiste. Potrzebuję sobie dokupić strzał, bo jesteśmy dobrymi łucznikami. Mam nadzieję, że Kowal będzie miał strzały, bo jeżeli nie, to będzie mi naprawdę przykro. Panie Kowalu, ma pan strzały? Hej, ty! Dobrze wiedzieć, że wciąż żyjesz, ale czego chcesz? Pośpiesz się, muszę ulepszać i naprawić broń do walki. Pokaż mi towary. Masz coś takiego jak strzały? Cholera, czy w tym miejscu nikt nie sprzedaje czegoś takiego jak strzały? Magritte? Co? Ach, tylko ty, jestem teraz nieco nerwowa. Powiedz, czego chcesz. Dobra, ty masz jakieś strzały? Masz 5 strzał. Jak teraz do ciebie zagadam kolejny raz? Niestety, ale strzały ci nie odnawiają. Przynajmniej mam 5. Tak, hej. Dobra, z wami nie mogę gadać. Dobra, czyli to zostawimy tak jak jest. Poszłabym spać, ale to chyba głupi pomysł. Cześć, Ingmar. Chwała Inosowi, dobrze, że przeżyłeś. Potrzebujemy każdej pary rąk do pomocy. Orkowie całkowicie nas zaskoczyli. Musimy szybko działać. Co mogę zrobić? O orkowych wojowników nie musimy się martwić, jednakże potrzebujemy kogoś, kto zajmie się orkowym pułkownikiem, który stoi na czele tego ataku. Znajdzie i zabije. Magowie z zamku nie mogą nam pomóc, ponieważ ich magia jest blokowana przez antymagiczny kryształ orków. Dlaczego Herszt powinien być gdzieś tutaj?
Orkowi oficerzy są zawsze bezpośrednio z przodu, to zwiększa morale wśród tych bestii. Jeśli jednak uda nam się zabić to bydło, możemy złamać ich morale. W porządku, zobaczę co da się zrobić. Dobrze, niech Inos macie w swojej opiece. Co jest z tym antymagicznym kryształem? Ten kryształ jest magicznego pochodzenia i może zapobiegać naszej magii runicznej. Orkowie już kilka razy używali coś takiego przeciwko nam. Na szczęście są one tak rzadkie, że nie zawsze mogą mnie wykorzystać. Jak mogę zniszczyć ten kryształ? To całkiem proste, jego moc jest przekazywana przez orkowych szamanów w okolicy. Zabij szamanów, a pozbędziemy się problemu. Wyświadczasz nam wielką przysługę. No dobra, a gdzie mogę znaleźć tę rzecz? Gdybyśmy to wiedzieli, to już dawno by nie istniał. Jednak orkowie umieszczają kryształy głównie na polu bitwy, aby prawdopodobnie miał większy zasięg. Wszystko jasne. Dzięki za informację. Oh my god. No, jeszcze jeden koniec z tobą, bestio. Już po tobie, bydlaku. Wiecie co, pozbierałbym ten syf z orków. Okej. Na polu bitwy, tak? No widać, że naprawdę sprawa się nam skomplikowała. No, chyba to jest jakiś żart. Panowie, pomocy. Dobra, exp mnie mało interesuje, powiem szczerze. No, koniec z tobą, bestio! Ja będę musiała sobie poradzić z pułkownikiem. Także... Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Okej, okay, miał miksturkę. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. O, proszę. Nie ma czego plądrować. Dobra. Okej. Okay. No to idziemy chyba w tę stronę. Dobra, mam mało strzał, więc na razie może nie będę korzystać. Nie ma czego plądrować. Dobra. Nic tu nie ma. Ktoś wyciągnął broń. No, koniec z tobą, bestio. Chyba Gun tutaj wyżyna wszystko. Nie, ten tu przyszedł. Okej. No, koniec z tobą, bestio. Chwila. Varro, coś mogę od ciebie jeszcze? Nie. Nic tu nie ma. Dobra, tutaj pozbierane mamy. Jedna bestia mniej. Super, że mi pomagasz. Okej. Chyba się zbliżamy, bo to raczej tutaj. Proszę bardzo, jakiś kufer. Okej, okay, mogę otworzyć. Eliksir zręczności, 10 strzał. Jezu, gro, kocham cię. Dobra, myślę, że już teraz nagram wam taki długi odcinek, ewentualnie go na pół podzielę, bo czuję, że zbliżamy się ku końcowi. Jeżeli mam być szczera, więc przerywanie to jest głupi pomysł. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Dobra, idziemy teraz na drugą stronę. To jest kolejny kufer. Orkowe brońki. Dobra. No poszłabym teraz w takim razie na górę.
Okej. O, cześć, tu jest pułkownik. Nie chciałam być Gana. Super. Okej, znowu dostaliśmy w ciry. Trzeba się wyleczyć troszkę. Dobra, czyli tak, pułkownik nie żyje. Teraz tylko wypadałoby znaleźć szamanów. O proszę, i tu się teraz dalej otworzyło. Chyba. Przejście. Nie. Dobra, czyli skoro tutaj był pułkownik, to znaczy, że jak przejdziemy w stronę lasu, to powinniśmy znaleźć szamanów i ich kamień. Które nam pomoże. Ewentualnie u Aguasa może też coś być, podejrzewam. Dobra, Gan ze mną idzie, to jest najważniejsze. Także chodźmy też na górę zajrzeć. Czy tutaj coś jest? Dobra, tu akurat orkowie nie weszli. Dobra, także idziemy teraz w stronę lasku i sprawdzimy tamten teren. No bo tam żeśmy przed chwilą byli. Tutaj stoi Varro. Tam już wszystko było ogarnięte. No to wygląda na to, że musimy iść teraz tam, do lasu. No, wow, ciekawe rozwiązanie, że nagle orkowie się tu pojawili. Kolejny ork. Dobra, dawaj go. Jak mi obrażenia krytyczne wchodzą, to jest naprawdę ładny damage. Okej. Dobra, i tutaj też zostawili kufer. Ciekawe, co w tym będzie. Eliksirki, jakieś takie podstawowe strzały. Znaczy rzeczy, ale... Grunt, że dostaliśmy strzały jakieś. Dobra, kolejny zapis i lecimy wyżej. Wygląda na to, że szamani musieli ustawić tam elementy, bo to jest ostatnie miejsce na wyspie, które nam zostało. Tak. Dobra, Ganik będzie strzelał. No, dawaj. Nie ma niczego, to nie znajdę. Okej, ten ork akurat nic nie miał. Nie ma czego plądrować. Ten też nic nie miał. Ciekawe. Mogłabym się w sumie uleczyć, bo teraz wchodzimy wyżej. Ork Elita, oh my god. Dobrze, że ty ten. Nie masz broni. Bo gdybyś miał broń, to sobie współczuję. Oh my godness. Musimy się wyleczyć. I teraz ja bym sobie do nich postrzelała. Super. Wow, co jest? Ach, to jest ten kryształ. Niczego tu nie znajdę. Dobra. Okej, Gan mi gdzieś zniknął. Co mi powie dziennik?
Już mamy w łukach mistrza, ale chciałam dzienniczek. Bitwa o Topaz. Widziałem trzech orkowych szamanów, którzy zniszczyli moc antymagicznego kryształu. To powinno być poważną przeszkodą dla orków w tej bitwie. Należy zgłosić paladynom, że wreszcie runy magiczne powinny znowu prawidłowo działać. Dobra, czyli wracamy do paladynów. Się wyleczę przy okazji. Zrobię też zapis kontrolny, żeby nic się nie zepsuło mi. Gana mi gdzieś wywaliło, nie wiem gdzie jest, ale to mniejsza. Dobra, to powiemy teraz paladynom, że wszystko już jest gicik. I potem już chyba będziemy mogli lecieć do naszego mistrza. Dobra, zajdę tędy, no raczej tak. O, cześć Konarku. Obsesa. No i co, panie paladynie, już wszystko jest w porządku. Ingmar. Zabiłem orkowego pułkownika. Chwała Inosowi, teraz ta batalia nie będzie aż tak beznadziejna. Odeślemy te bestie z powrotem na łono Beliara. Proszę, weź ten napój za twój bohaterski wyczyn. Magowie dali mi go podczas walki, ale myślę, że ty zasługujesz na to bardziej. Dziękuję. Jeśli chciałbyś dalej nam pomóc, powinieneś spróbować znaleźć antymagiczny kryształ i go unicestwić. Jeśli się postaramy, damy radę wygrać tę bitwę. W porządku, zrobię co w mojej mocy. Antymagiczny kryształ powinien stracić swoje oddziaływanie. Wysłałem szamana na tamten świat. Doskonale, wreszcie nasi magowie mogą spalić te bestie w ogniu Inosa. Weź te monety jako nagrodę za twoją pomoc. Dziękuję. Ponieważ uszkodziłeś kryształ, powinno to być tylko kwestią czasu, aż orkowie się wycofają. Dobra robota, obcy. Dziękuję ci za twoją pomoc. Jako wyraz mojej wdzięczności weź proszę ten pierścień ochronny. Sam go długo nosiłem, ale zasłużyłeś na niego za swoje dokonania. Dziękuję, na pewno będę go nosił za ciebie. Dobra. Myślę, że w takim razie uda nam się zdobyć rapierek, nasz kochany. Więc teraz postaram się sprzedać syf. Częściowy syf, oczywiście. Hej, ty! Dobrze wiedzieć, że wciąż żyjesz. Dobra, to już rozmawialiśmy. Tak, na spokojnie myślę, że już teraz będziemy mieli ten... orkową broń. Kilo w sobie zostawię, ten łuk mój stary można sprzedać. Esencje many raczej mi nie będą potrzebne. Mam eliksir zdrowia, to sobie wypiję. Tutaj mogłabym sprzedać te rzeczy, ale to może za chwilę. Pierścień jest szorstki i dziwnie zimny w dotyku. Orkowych przywódców i nietykalności. Dobra, tu mam troszeczkę syfu. Siarki mogę troszeczkę sprzedać, żeby mieć te 22. Srebrny pierścień, skałę krystaliczną, stare monetki. Te pazury. Konar. No to sobie przerobimy. Węgiel mogę sprzedać. Mogę sprzedać już. Skóry wilka. Sprzedam ten pierścień nietykalności. Raczej nie będę go nosiła. Tutaj te rośliny. Można cokolwiek posprzedawać na pewno troszeczkę. Tak, żeby sobie zostawić z 10. Leśną jagodę można sprzedać, tych sobie zostawię z 5, tych też. Grzybki można ogólnie sprzedać. Zębate ziele jedno. Okej, okay, korzenie lecznicze też. Jabłuszka, dżiny, to mi się raczej nie przyda. Chleb, ser, zupkę, mleko, kiełbasę, wodę. Dobra, trochę i tak no, widzę, że no, lepiej poszło, ale mogło być jeszcze lepiej. Dobra. Sprzedałam za dużo siarki, już widzę. Powinna mieć 24. Dobra. Tak, zostaniemy chwilowo. Już nie wiem, co bardziej teraz zrobić. Mamy jeszcze te punkty nauki. Myślę, że możemy sobie w jednoręczniaka dać jeszcze.
Chociaż wiecie co, może dopakujemy sobie w zręczność. Dajmy sobie w zręczność jeszcze plus 10. 5. Już nie wiem, w co mam wierzyć. I 5. Skoro gramy pod zręczność, jesteśmy kawalornem, to dajmy sobie tą zręczność. Już nie mogę, wiem o tym. Chciałam wyjść. I teraz bym chciała nawet spróbować okraść tego całego Ingmara. Wiedziałem, że pojawią się problemy. Ale nie wiem, czy mi się to uda. Hej, ty! Udało mi się. Miecz mistrzowski zdobyłam. I mogę go nosić, moi drodzy. To była najlepsza rzecz, jaką mogłam w tej chwili zrobić. Jest nawet lepszy od naszego rapiera, którego chciałam dostać. Dobra, myślę, że teraz do miejsca rytuału na spokojnie mogę się przenieść. Jesteś wreszcie, mój synu. Długo na ciebie czekałem. Dlaczego przychodzisz dopiero teraz? Orkowie, ci chędożeni orkowie, wszędzie. Spokojnie, mój synu. Orkowie napadli na zamek. Muszę przejść przez cały garnizon orków, aby móc zniszczyć ich antymagiczny kryształ. Na Adanosa to chyba najgorsze, co mogło się wydarzyć. Powiedz, mój synu, czy twoje bóle głowy stały się ostatnio jeszcze gorsze, czy artefakt próbował przejąć nad tobą kontrolę? Ja widziałem ducha w kopalni, napastował mnie i kiedy byłem w drodze wcześniej z kilkoma żołnierzami, poczułem nagle ogromną złość. Nie wiem, skąd pochodzi, ale nagle wszyscy byli martwi. Nie chciałem zabić artefakt, Na Adanosa moje przypuszczenie okazało się prawdziwe. Artefakt stara się przejąć nad tobą kontrolę i niestety po części się udało. Prawdopodobnie może się coś tam. Z pewnością dlatego orkowie tutaj są. Więc myślisz, że nie atakują zamek, ale są tutaj przez serce szponu? Dokładnie tak, mój synu. Powinniśmy teraz szybko rozpocząć rytuał. Mamy już wszystko przygotowane. Nie możemy tracić więcej czasu. Co teraz zrobimy? Zasada jest bardzo prosta. Idziesz za mną do ołtarza. Umieściłem już kilka akcesoriów w nim. Musisz teraz tylko dodać tam siarkę. Masz tutaj dwa kawałki, które mi przyniosłeś. Następnie wróć do mnie, a ja odprawię rytuał. Co będzie z demonem? Nie mogę tego powiedzieć. Może mieć każdy kształt. Nie mogę też powiedzieć, jak silny on jest. Ufamy Adanosowi. On chciał, abyśmy szli tą drogą i by to była nasza walka. Tylko z tymi silnym przekonaniem możemy wygrać to starcie. W porządku, zaczynajmy. Poczekaj, jeszcze chwilę. Byłem w stanie wyważyć ci silną miksturę używając czawu królewskiego. Powinna trwale zwiększyć twoją energię życiową. Proszę, oto ona. A teraz umieść tę siarkę. Dobra, czyli mamy dwa eliksirki. Najpierw taki mały. I teraz taki duży plus 20 punktów trafień. Super. No to w takim razie... Okej, umieszczamy siareczkę. Zrobię jeszcze jeden zapis. Kurde, trochę się cykam. No, dałam siarkę. Bardzo dobrze, możemy zaczynać. Okej. Okay. Oh my godness, ja ci nic nie robię. Kolego. Ale szczęście magmi trochę pomaga. Co? A, jeszcze szkielety się pojawiły. Dobra. O, szkielety to leją jednak mocno. Cześć. Dobra, widzę, że się strygerował na magu. Demon gniewu. Okej, zombiaki to spoko. No dawaj. Dobrze, dam sobie w tego kryta trochę. Cześć. Walka ładna, podoba mi się. Lepsza niż w ciemnościach Gordota, nie powiem, że nie. No lepsza. Wow, udało się. Mogę z ciebie coś zebrać? Demon gniewu, cześć. A tutaj z tych popleczników coś przyszło? Tu mogę kostki z tych sugusów. On coś miał, nie zauważyłam nic nawet tu nie co. Ma. Na Danosa, co za walka, ale udało nam się. I to jak, serce szponu zniknęło razem z tą bestią, w końcu wszystko ma swój koniec. To była doskonała robota, mój synu. Z ludźmi takimi jak ty, nasza społeczność może utrzymać równowagę w przyszłości na tym świecie. A teraz wracaj z powrotem do mistrza Watrasa. Jestem pewny, że masz mu dużo do opowiedzenia. Na pewno wręczy ci nagrodę za twoje czyny. Dobrze, więc ruszam. Niech Adanos czuwa nad twoją duszą, mistrzu Aguasie. No i moi drodzy... Hej!
przez śmierć tego szamana wydaje się, że ten antymagiczny kryształ stracił oddziaływanie. Masz rację, to znaczy, że mogę teraz używać teleportu do mistrza Aguasa. Zgadza się, ale pamiętaj, musisz przejść przez ten sam, bracie. Nie mogę pójść z tobą, gdy tylko użyjesz, to nasze drogi się rozejdą. Przynajmniej teraz to prawda, ale na pewno jeszcze się spotkamy, Ganie. Na Adanosa tak. Tak właśnie będzie. Gdy tylko udasz się w drogę, wrócę do zamku i pomogę żołnierzom w batalii. Życzę ci dużo szczęścia, bracie. Niech Adanos czuwa ścieżką, którą kroczysz. I tak udało nam się wcisnąć orku z powrotem do morza, ale dość o mnie. Mów, co się działo. Wysłaliśmy demona, który był w szponie z powrotem do Królestwa Baliara. Pokazaliśmy tym przeklętym bestiom, mówię ci. Tak? Mogę to sobie wyobrazić. Więc teraz, kiedy serce zostało zniszczone, czujesz się znowu lepiej? Wprawdzie te piekielne bóle głowy w końcu zniknęły, ale teraz powinniśmy żeglować ku lądowi. Musimy znaleźć mistrzowa trasa. Tak, ku kolejnej przygodzie, bracie. No i moi drodzy, udało nam się modyfikację ukończyć. Także dziękuję wam za śledzenie serii i za oglądanie. No, tak mniej więcej faktycznie wyrobiłam się w tym czasie przewidzianym na te modyfikacje. Mamy napisy końcowe, prawda i tak dalej. Ale no co, dziękuję wam za oglądanie. Słyszymy się już w kolejnej modyfikacji, którą dla was szykuję. Także do usłyszenia. Cześć.